Jarosław Kaczyński złamał obostrzenia? Jest decyzja sanepidu. Jarosław Kaczyński na mszy. Sanepid umorzył postępowanie. Sanepid w Starachowicach umorzył postępowanie w sprawie ewentualnego złamania obostrzeń przez Jarosława Kaczyńskiego i polityków Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o uczestnictwo we mszy świętej w połowie stycznia. Forum Unii i Młodych, które złożyło zawiadomienie, zaskarżyło tę decyzję. Msza święta w intencji zmarłej Jadwigi Kaczyńskiej odbyła się 16 stycznia w Kościele Wszystkich Świętych w Starachowicach. W nabożeństwie uczestniczyli politycy PiS, z Jarosławem Kaczyńskim na czele. Poza nim w starachowickim kościele byli też Anna Krupka, Krzysztof Lipiec, Agata Wojtyszek oraz senator Krzysztof Słoń. Zdaniem Forum Unii i Młodych politycy nie przestrzegali zasad dystansu społecznego. Analizując bardzo dogłębnie materiał, stwierdzono, że nie ma podstaw formalno-prawnych do nałożenia kary pieniężnej administracyjnej, jeżeli chodzi o organizatora zgromadzenia, którym był proboszcz parafii, przekazała imperii.pl Ewa Drusz z sanepidu w Starachowicach. Ze strony parafii zostały dopełnione wszystkie obowiązki, jeżeli chodzi o zapewnienie reżimu sanitarnego. Na mszy było ok. 60 osób na 1002, zdecydowana większość osób zachowała dystans społeczny. Kilka osób siedziało w pierwszej ławce bez zachowania odstępu, dodała. Na zdjęciach z uroczystości widać, że Jarosław Kaczyński wygłaszał przemówienie bez założonej maseczki ochronnej. To właśnie ta część wzbudziła największe kontrowersje wśród składających zawiadomienie do sanepidu. Maseczki mieli wszyscy w trakcie mszy świętej. Stwierdziliśmy, że nie ma podstaw prawnych do ukarania karą pieniężną proboszcza lub prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który na parę minut zdjął maseczkę. To kilka minut, a podczas mszy cały czas miał maseczkę. Nie ma podstaw prawnych, by nałożyć karę administracyjną. I dlatego postanowiono umorzyć postępowanie, tłumaczy nam Drusz. Forum Unii i Młodych nie zgadza się z decyzją starachowickiego sanepidu. Jeden z jej liderów przekazał na Facebooku, że decyzja ta zostanie zaskarżona.